Hej kochani, tu Hulaj Dusza, słuchacie kolejnego podcastu jeszcze z serii Niewłaściwa Miłość. Mówię jeszcze, ponieważ mam plany na zrobienie nowej serii, już Wam wcześniej o niej wspominałam, nosiłaby ona nazwę Na Czerwonym Dywanie. Tematem przewodnim, poza taką oczywistą oczywistością, byłby świat celebrytów, sprawy z tym związane, sprawy może trochę mniej lub bardziej głośne, więc taka seria rzecz jasna powstanie. Wyraziliście chyba chęć, tak mi się wydaje, tak to odebrałam, że chcielibyście taką serię usłyszeć, natomiast na dzień dzisiejszy jeszcze nie powstały okładki, nie powstało intro, tak więc nie chciałam robić czegoś zupełnie na pół gwizdka, więc dzisiejsza historia pasuje zarówno do serii Niewłaściwa Miłość, jak i do serii Na Czerwonym Dywanie, która pojawi się niedługo. Poza tym z całego serca chciałabym podziękować wszystkim osobom, które były na Grandzie w sobotę, zresztą nie tylko w sobotę, ale od piątku do niedzieli. Myślę, że sam festiwal jest świetną inicjatywą i cieszę się, że mogłam zobaczyć chociaż część osób, które tak naprawdę zamiast być lajkami czy łapkami w górę lub w dół, bo też tak jest, które widzę na co dzień, albo nawet tymi subskrybentami, miałam okazję zobaczyć te niektóre osoby na żywo. Myślę, że jest to wspaniałe uczucie i chciałabym kiedyś jeszcze to powtórzyć i móc z Wami się spotkać. Żałuję, że do końca nie było takiej okazji, aby porozmawiać, aby trochę czasu z Wami spędzić. Zarówno mnie, jak i Monikę z Kryminalnej Skandynawii zatrzymał pan z radia, co oczywiście bardzo mnie cieszy. Ale przyznam, że był to taki element zaskoczenia. No i mam nadzieję, że ładnie udało się wyciąć jakieś niedociągnięcia, bo ja mam to w sobie, że jeżeli czegoś w swoim kapowniku nie zapiszę, nie zanotuję, to nie ułożę sobie w głowie tego, co mam powiedzieć. Mówię to, co mi się na język przyniesie i różne tego efekty są, więc mam nadzieję, że wyszło całkiem znośnie. Raz jeszcze wielkie dzięki, a teraz już bez zbędnego przeciągania zapraszam do słuchania. Moi drodzy, przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy w stanie New Jersey, w mieście o nazwie Morristown. Tutaj Wam się pojawiają widoki z tego miasta, mapka, więc na temat samej topografii i miejsc, które warto zobaczyć, nie będę się rozpowiadać, ale opowiem słów kilka na temat mieszkańców, bo myślę, że takie dane mogą być dosyć ciekawe. Na dzień dzisiejszy znajduje się tam około 19 tysięcy mieszkańców. Średnia wielkość rodziny, jak przystało na tematykę, to 3,13 członków. Mediana wieku wynosi lat 35, czyli mniej więcej połowa mieszkańców jest starsza, a połowa jest młodsza. I tym razem na 100 kobiet przypada 104,5 mężczyzn. W większości, jak podawałam takie dane, to jednak tych kobiet było więcej, a tutaj mamy taką różnicę, że faktycznie mężczyzn jest więcej. Średni dochód rodziny wynosi 66 tysięcy dolarów rocznie, jednak 10,2% ludności znajdowało się poniżej granicy ubóstwa. Myślę, że jest to dosyć spora wartość i mam nadzieję, że trochę się zmieniło od tamtych czasów. Od tamtych czasów mam na myśli rok 2010, ponieważ właśnie z tamtego roku znajduje się ankietka i dane, które Wam teraz przytoczyłam. Klimat ogólnie jest ciepły, ładna pogoda, słoneczko świeci. Z Morristown pochodzi sporo znanych osób, na przykład Peter Dinklage, czyli bohater z Gry o Tron, oraz Steve Forbes. Tak naprawdę miasto Morristown ma swoją osobną listę osób znanych, ale też wszystkich nie będę Wam tutaj przytaczać. Właśnie tutaj, moi kochani, w drugiej połowie lat 50. poznajemy rodzinę Buckley, składającą się z Edwarda, pana ojca, jego żony Marjorie i ich dwóch córek. Pierwsza z nich miała na imię Marjorie, więc mamy Marjorie i córkę Marjorie. Druga z córek nosiła imię Bonnie, natomiast para doczekała się jeszcze syna, chłopca o imieniu Joe. Natomiast to właśnie Bonnie Lee Buckley, która przyszła na świat 7 czerwca 1956 roku, jest bohaterką naszej dzisiejszej historii. Zanim dojdziemy do tego, co tak naprawdę się stało i opowiemy sobie o samej Bonnie, to słów kilka na temat rodziny. Ponieważ na pozór wydawała się być to normalna familia, jakich wiele, jednak za zamkniętymi drzwiami toczyła się osobna historia.
Edward z zawodu był arborystą, czyli tak zwanym chirurgiem drzew, jednak miał pewien problem. Miał problem dosyć spory, ponieważ jego motto brzmiało chluśniem, bo uśniem. I tak za każdym razem po powrocie z pracy i w weekendy, i tak naprawdę już później nie trzeba żadnej okazji, ponieważ każdego dnia praktykował swoje motto życiowe. Pojawienie się na świecie dzieci miało trochę zmienić to motto, jednak jak przyszły one na świat, to już w ogóle poszły konie po betonie. Edward ojcem roku to za bardzo nie był, rzekomo w dość niesmaczny sposób oceniał wygląd swoich córek oraz pogłoski idą, że interesowały go tak zwane żyrawki. Emocjonalnie był nieobecny i niektórzy twierdzą, że pewnie lepszy pożytek by zrobił jako mebel w salonie. Co do matki, Marjorie zawodowo zajmowała się prowadzeniem swojego własnego sklepu z antykami, więc mamy tutaj własny biznes, Marjorie uchodziła za tak zwaną businesswoman i większość czasu spędzała w pracy. Jak wiadomo, kiedyś jednak do domu trzeba wrócić, no i kiedy Marjorie do domu wracała, to miała lekkie zderzenie z rzeczywistością, ponieważ jej rodzina nie pasowała do jej wyidealizowanego obrazka. Miała dość spory problem ze swoim mężem, ponieważ na dobrą sprawę nie łączyło ich już nic. Edward nie był typem przystojniaka, którego można było zabrać na jakieś spotkanie towarzyskie i przedstawić swoim koleżankom. I niestety ta niechęć odbiła się też na dzieciach, ponieważ Marjorie była matką wymagającą, taką trochę chłodną, oceniającą. Zawsze coś jej nie pasowało, zawsze potrafiła zauważyć jakieś wady, jakiś problem, jakiś szczegół, którego warto się doczepić. No i o ile w pracy nie była, no to praktykowała takie właśnie czepialstwo. Jeżeli chodzi o sytuację finansową, to na pozór wydaje się być ona bardzo dobra. Mamy dwójkę rodziców pracujących, Marjorie dodatkowo prowadzi swój własny biznes i chwali się wszystkim dookoła, jak to jest super, to nie idzie. Tyle, że wcale tak nie było. I tak jak mówię, na zewnątrz wygląda to zupełnie inaczej niż za zamkniętymi drzwiami. Prawda była taka, że Edward większość pieniędzy wydawał na swoje pićku i o ile wydawał swoją wypłatę, no to no też nie fajnie, ale tak naprawdę zamiast wydawania jedynie swojej albo części swojej wypłaty, Edward wydawał też wypłatę swojej żony, no i wkrótce tych pieniędzy brakowało na podstawowe rzeczy, czy takie jak zapłacenie czynszu albo na jedzenie. Wszystko to oraz ogólna niechęć sprawiły, że rodzice, państwo Buckley, postanowili się ze sobą rozstać. No i kiedy rozwód został sfinalizowany, to córki oraz syn przeprowadzili się do babci na wieś. Wieś ta nazywa się Glen Gardner i w latach, kiedy nasza bohaterka tam mieszkała, to wieś liczyła niecałe 1000 mieszkańców. Oczywiście była to duża zmiana w życiu wszystkich tutaj obecnych. Być może w sumie zmiana na plus, ponieważ wychowaniem dziećmi zajęła się pani babcia, której imienia niestety nie znalazłam, ale to ona przejęła pałeczkę, gdyż ojciec był raczej nieobecny, a matka większość czasu spędzała w pracy, no i próbowała sobie ułożyć drugie życie z nadzieją, że pozna tego konia na koniu i będzie wszystko fajnie i szczęśliwie. Faktycznie tak się stało, pojawił się na horyzoncie nowy mąż, pan Carlion. Nie znalazłam jego prawdziwego imienia, znaczy prawdziwego imienia, to nawet nie jest wymyślone imię, to jest jego nazwisko i faktycznie miał nazwisko Carlion, imienia nie znalazłam. Jednak wiemy, że doczekali się oni dziecka i na świecie pojawił się syn pary o imieniu Peter. A skoro maluch pojawił się na świecie, no to duża część uwagi Marjorie skupiła się właśnie na nim. Mówię o tym po to, aby zobaczyć, że tak naprawdę nasza bohaterka Bonnie została sama sobie pod względem wychowawczym i być może ta babcia, w ogóle pojawienie się w jej życiu babci, mieszkania u babci, było jedynym punktem, gdzie była jakaś osoba dorosła, która może potrafiła przejąć smykałkę wychowawczą, stać się rodzicem, stać się jakimś autorytetem, kimś, kto będzie wzbudzał zaufanie i dawał poczucie bezpieczeństwa. Też niestety zbyt wiele na temat samej babci nie znalazłam, więc nie wiemy, czy tak było, możemy się jedynie domyślać, ale patrząc po postawie rodziców, to no, kolorowo nie było. Na całe szczęście Bonnie miała dobry kontakt ze swoją siostrą, ponieważ z tego, co wyczytałam, znajdowały się one w dość zbliżonym wieku. Siostra opisuje, że Bonnie od zawsze lubiła być w centrum uwagi, ponieważ tej uwagi na dobrą sprawę nigdy nie miała. I razu pewnego zemdlała w momencie, kiedy rodzice się kłócili o sprawy finansowe. W
wtedy też Bonnie upadła na ziemię, a rodzice kłócili się nadal i no, całkowicie to zignorowali, albo nie zauważyli, albo udawali, że nie widzą. Od tego momentu chęć bycia zauważonym, chęć osiągnięcia sukcesu stanie się głównym punktem w życiu naszej bohaterki, ponieważ ciągle miała nadzieję, że gdy ten sukces osiągnie, gdy może na przykład będzie sławna albo będzie bogata, zasłuży na uwagę, której nigdy nie miała. W szkole szło jej średnio, można powiedzieć wręcz, że nijak. Mając lat 16, cała nauka pójdzie się po tym kochać, ale o tym za moment. Jeżeli chodzi o jakieś cechy charakteru albo o ogólny opis, to wszyscy powiedzą, że Bonnie była zadbaną, młodą kobietą. I ten wygląd zewnętrzny od zawsze był dla niej ważny. Ludzie też zwracali na to uwagę, miała jakieś tam zainteresowanie ze strony chłopców, potrafiła swoje walory no, w pewien sposób uwydatniać, z nadzieją nawet, że przyniesie jej to kiedyś sławę i bogactwo. Siostra wspomni również potem, że niedaleko ich domu, tego babcinego domu, znajdowała się plaża dla ludzi, którzy zgubili swoje stroje kąpielowe. I teraz puszczam do Was znaczące oczko. No ale razu pewnego poszły tam niby dla żartów, niby trochę z ciekawości, były młodymi nastolatkami, no i dużo słyszały o tej plaży, postanowiły tam się wybrać, bo oni dosyć pozytywnie się zaskoczyła, została tam na dłużej, zauważyła, że może swój wygląd wykorzystać, zrobiła sobie parę zdjęć w tak zwanym stroju Ewy. I żeby to było jasne, to nie tak, że Bonnie przyszła na plażę z jakimś takim wielkim aparatem, bo wtedy były wielkie aparaty fotograficzne i zaczęła sobie robić zdjęcia. Historia jest taka, że zagajął ją pewien mężczyzna, który powiedział, że wygląda niczym modelka, no i spytał, czy może jej parę zdjęć zrobić. Na co Bonnie cała w skowronkach, uśmiech od ucha do ucha niczym młody rekin, zgodziła się i faktycznie taka sesja zdjęciowa miała miejsce. Marjorie, jak sama wspomina, czuła się trochę nieswojo, no i postanowiła wrócić do domu. Jednak po tym całym zdarzeniu Bonnie dość często odwiedzała te miejsce. Była to dosyć ciekawa odskocznia, ponieważ na ogół dziewczyna nie miała raczej bliskich znajomych, nie mamy tutaj opisu grupy przyjaciół, albo chociaż jakiejś jedynej, najbliższej i dobrej przyjaciółki. Tak naprawdę dobrą relację miała ze swoją siostrą, i przy większości osób raczej się nie otwierała. Można przeczytać, że czuła się trochę wykluczona ze względu na niezbyt dobrą sytuację finansową. Jak ta sytuacja do końca wyglądała, no to tak naprawdę można też znaleźć sprzeczne informacje. Z jednej strony matka prowadziła sklep z antykami, własny biznes, a z drugiej strony chodzą pogłoski, że ta sytuacja finansowa była naprawdę nieciekawa. Natomiast jakaś z pewnością znacząca sytuacja sprawiła, że Bonnie miała ogromne marzenia o tym, aby stać się sławna, aby stać się gwiazdą. Marzyła o tym, by zostać modelką, piosenkarką, aktorką, no właściwie to kimkolwiek, obojętnie, aby ten sukces był, aby sława była, aby pieniądze się zgadzały. Być może chciała też wszystkim dookoła udowodnić, że się mylili wobec niej. I na dobrą sprawę chęć osiągnięcia tego sukcesu, chęć stania się sławnym, chęć stania się kimś ważnym, kimś, o kim się potem słyszy w telewizji, troszeczkę przyćmiewała jej spojrzenie na wszystko dookoła i stało się to punktem numer jeden w jej życiu. Niczym kuni, klapy na oczy i tylko ten jeden element, tylko w tą jedną stronę może się poruszać. No i właśnie też z tego powodu, mając lat 16, Bonnie postanowiła wyjechać do Nowego Jorku. Skąd miała pieniądze i w jaki sposób, to o tym, moi kochani, za chwilę, bo to jest troszeczkę temat na dłuższy wątek. Natomiast nasza bohaterka postanowiła uczyć się w szkole, nie byle jakiej, ponieważ Barbizon School of Modeling. Jest to szkoła, która znajduje się, istnieje do dnia dzisiejszego i oferuje ona kursy instruktażowe z zakresu modelingu, aktorstwa, pewności siebie, śpiewu itd., itd. Żeby nie było, że to jakieś opowieści dziwnej treści, to powiem szczerze, że jest też dosyć długa lista absolwentów tej szkoły i są tam naprawdę osoby, które gdzieś tam można zobaczyć, o których można usłyszeć. Na przykład jest to David Archuleta, piosenkarz i aktor, który zajął drugie miejsce w Idolu. Poza tym można tam znaleźć, znaczy już nie, ale kiedyś można było znaleźć Caresse Cameron, Miss Ameryki 2010 oraz Moisesa Ariasa, czyli Ricka z Hany Montany, no i wielu innych. Bonnie swoją naukę rozpoczęła,
Szło jej znośnie, bez żadnych większych sukcesów. Za bardzo predyspozycji do śpiewu nie miała, ale szklanki też nie pękały, więc coś tam zaśpiewać potrafiła. Dostała kilka ofert modelingowych, ale były to raczej takie oferty z mniej znanych biur, mniej znanych gazet. Rzecz jasna, wiemy dobrze, że jak na początek to bardzo fajnie, że w ogóle jakiekolwiek oferty się pojawiły. Jednak Bonnie miała troszeczkę taki słomiany zapał, podejście z lekka na zasadzie, że jak ona już pójdzie do tej szkoły i będzie miała początki swojego modelingu, to najlepiej jak sam Vogue się do niej zgłosi i z listem ogromnym i da jej czek na $1 000 000 za kwaterowanie w Hollywood i będzie miała życie ustawione do końca. Okazało się, że tak nie jest. Nie tak łatwo jest znaleźć jakąkolwiek ofertę. Same wynagrodzenia no, były chyba całkiem w porządku, tak mi się wydaje. Też nikomu nie zaglądałam, nie wiem jakie wtedy były stawki. Natomiast coś, co jest ważne, no to po pierwszej sesji zdjęciowej Bonnie wcale sławna i rozpoznawalna się nie stała, co troszeczkę osłabiło jej zapał i nie sprostało jej oczekiwaniom. Skoro nie modeling, no to może filmy, gra aktorska i tym podobne. Faktycznie Bonnie dostała, z tego co wiem, to dwie oferty. To są takie dwie oferty, o których wiadomo. Wystąpiła tam jako statystka i były to filmy takie jak Złote Czasy Radia i Zuch 182, tyle że w tych filmach Bonnie nie została wymieniona ani z imienia i nazwiska, ani z inicjałów, ani w ogóle tam, że chociaż tam sprzątała, no, żadnej wzmianki na jej temat. Więc i również to nie przyniosło jej takiego oczekiwanego sukcesu, oczekiwanej sławy, no bo myślę, że sukcesem wystąpienie chociażby jako statystka to jest jakiś sukces, no ale dla Bonnie było to mało i było to niewystarczająco. Na początku swojej drogi Bonnie za pomocą gazety ogłoszeniowej poznała imigranta Evangelosa Paulekisa. Mam nadzieję, że wszystko ładnie czytam. Prawdopodobnie czyta się to trochę inaczej, ale nie wiem z jakiego kraju ten pan pochodził i nie wiem jakby chciał być nazywany. No, w każdym razie Evangelos bardzo chciał zostać w Stanach Zjednoczonych, ale potrzebował do tego małżeństwa. No, jak wiemy, tak sprawy nawet i do dnia dzisiejszego czasami działają. Miał do zaoferowania siebie, no i trochę pieniędzy. Bonnie zainteresowała się tym drugim, no i faktycznie spotkali się ze sobą, zawarli umowę, no nie taką pisemną, żeby nie było, no ale umowę słowną. No i ślub rzekomo nastąpił w roku 1971, co by oznaczało, że Bonnie miała lat 15. Natomiast większa część źródeł podaje, że nasza bohaterka poznała Evangelosa w momencie, kiedy już mieszkała w Nowym Jorku, czyli mając lat 16. Tutaj jest ten rok różnicy i pytanie, która wersja jest prawidłowa. Być może tak naprawdę ślub miał miejsce wcześniej i właśnie dzięki tym pieniądzom mogła wyjechać, mogła utrzymać się w tym Nowym Jorku, początkowo przynajmniej, no bo przeniosła się tam tak naprawdę z marszu, musiała opłacić jakieś mieszkanie, jakieś wyżywienie, więc być może faktycznie sprawy wyglądały w ten sposób, że na początku poznała Evangelosa, zawarła związek małżeński, no właśnie, i co dalej? No i dalej Bonnie postanowiła bardzo szybko ten związek małżeński zakończyć, o czym mowy w umowie nie było, ponieważ z tego co kojarzę, musieli zostać w takim związku minimum rok, albo teraz może to nawet wynosi 3 lata, a Bonnie po prostu zrobiła go w członka i z tego co wiemy, Evangelos został deportowany, a hajs w kieszeni też został. Więc na tym etapie widzimy, że Bonnie jest osobą godną zaufania, z którą można różnego rodzaju umowy zawierać. W każdym razie, mając lat 21, nasza bohaterka bierze ślub. I ten jest byle kim, bo z kuzynem i nie jest to żadna ksywka. Pewnie tego się nie spodziewaliśmy, ale wyszło jak wyszło. Tak naprawdę są różne informacje na temat tego, jaki to był kuzyn, z jakiej linii. Są takie źródła, które podają, że to było w pierwszej linii, inne pojawią, że to był taki dalszy, w ogóle dziesiąta woda po kisielu. Nie wiemy, jak było do końca. Wiemy jednak, że ten pan miał na imię nazwisko Paul Gavron, znaczy Gavron, Garon, chyba tak powinno, albo Gauron. Niektóre źródła podają imię jako w ogóle Paweł Gawron, więc być może jakieś polskie korzenie tutaj w grę wchodzą. Do takich informacji nie dotarłam, ale warto mieć to jednak na uwadze. Paul z zawodu był robotnikiem, miał swój dom i chociaż z charakteru raczej przyjemniaczkiem nie był, no to jak wspomniałam, miał swój dom.
Dokładnego love story nie znam. Zakładam trochę, że to też było na zasadzie jakichś tam korzyści, ponieważ jeżeli chodzi o opis Paula, no to opisywany jest jako szorstki, temperamentny oraz często drący japę. No kto by się nie skusił, aby mieć takiego męża? Bądź co bądź, doczekali się dwójki dzieci, syna o imieniu Glenn oraz córki imieniem Holly. I w większości to pan tata się nimi zajmował, ponieważ Bonnie kręciła biznesy. I to, moi kochani, jest ta historia o tych biznesach. Najpierw były one legalne, ponieważ pracowała jako piosenkarka i jakaś tam aktorka. Ona też próbowała z szczęścia pod pseudonimem Lee Bonnie z nadzieją, że będzie piosenkarką i osiągnie wielki sukces, sławę i tak dalej, będę o niej w wiadomościach mówić. Tak też się nie stało, za bardzo jej nie szło i rezultaty nie spełniały jej oczekiwań, więc założyła swoją firmę. Firma ta w źródłach jest nazywana firmą wysyłkową, ale tak naprawdę z prawdziwymi wysyłkami miała mało wspólnego. Cały biznes kręcił się wokół tego, że Bonnie korzystała z ogłoszeń w gazetach i szukała samotnych mężczyzn, a następnie wymyślała sobie różne imiona i swoją historię życia. Na przykład mówiła, że jest studentką pielęgniarstwa imieniem Julia i niestety nie ma jak opłacić czesnego na studia. Jest bardzo miła, jest młoda, no i byłaby bardzo wdzięczna, gdyby ten pan pomógł jej opłacić te czesne. W zamian za to wyślę kilka swoich zdjęć. Jak wiecie lub nie, były to takie zdjęcia raczej kapucynkowe. No i czasami panowie bardzo chętnie wysyłali pieniądze, chętnie pomagali. W zamian za zdjęcia albo nawet i za nic. Czasami też Bonnie wymyślała inną historię, która skupiała się wokół tego, że bardzo chętnie zostanie żoną tego pana i czeka ich wspaniała i wesoła przyszłość. Prawdy to miało tyle co nic, no ale niestety znaleźli się i tacy, którzy dali się na to nabrać, a Bonnie cieszyła się dolarami w kieszeni. Biznes rozwijał się w najlepsze. Już nie tylko Bonnie szukała ogłoszeń od mężczyzn, ale też zamieszczała swoje własne ogłoszenia, więc to inni zgłaszali się do niej. Fantazja miała przeogromną, wymyślała coraz to nowsze i czasami też dziwniejsze historie, a ludzie się na to nabierali, ponieważ dlaczego ktoś miałby ich bambuko robić? Z czasem też kontakt Bonnie z tymi mężczyznami był coraz bliższy, ponieważ na przykład rozmawiała z nimi przez telefon, nawijając im makaron na uszy, opowiadając swoją smutną historię życia. Jednak nie zawsze było łatwo, no bo to nie jest tak, że zawsze sobie znajdzie pierwszego lepszego naiwniaka, który jej prześle duże sumy pieniędzy, bo faktycznie chodziło tutaj o duże sumy, na przykład chodziło o opłacenie czesnego na studia albo o opłacenie wynajmu mieszkania. No, jeżeli chodzi o dzisiejsze realia, to były to takie tysiące, można powiedzieć. No ale nie zawsze było tak prosto. Czasami panowie chcieli jakiś dokument potwierdzający, że Bonnie jest tą osobą, za którą się podaje, czyli jest jakąś tam Kasią, Asią lub Basią. No i tutaj zaczyna się druga część historii, ponieważ nasza bohaterka wyrabiała sobie prawa jazdy na jakieś wymyślone nazwiska, czyli po prostu szła do urzędu, mówiła, że nazywa się tak i tak, niestety zgubiła jakieś swoje prawo jazdy, chciałaby wyrobić nowe. Potem robiła to samo z dowodem, że jej się zgubiło, że trzeba nowe wyrobić i tak dalej, a skoro były to czasy, gdzie biurokratyzacja nie była tak rozwinięta jak teraz, nie można było sobie wejść w system i zobaczyć, czy ta osoba faktycznie istnieje, czy to jest właśnie ta osoba, no to szło dosyć łatwo i tak naprawdę nasza bohaterka wyrabiała sobie coraz to nowsze prawa jazdy, później robiła to samo z kartami ubezpieczenia społecznego, a następnie wysyłała to podejrzliwym panom na dowód swojej prawdomówności, a biznes się kręcił. Teraz tak naprawdę widzicie, jakie to sprytne było, ponieważ Bonnie wysyłała swoje prawo jazdy z informacją, że no okej, ty mi wysyłasz pieniądze, ale w zamian masz moje prawo jazdy, ja bez nich sobie nie mogę jeździć, masz wszystkie dane o mnie, więc ja ci te pieniądze zwrócę. No bo zawsze był element taki, że Bonnie te pieniądze jedynie pożycza, a później znikała i okazywało się, że taka osoba wcale nie istnieje. Z czasem Bonnie już przestała nawet wysyłać swoje zdjęcia, miała jakieś tam inne zdjęcia, no oczywiście zdjęcia postronnych osób, które chyba tak naprawdę nawet nie miały pojęcia, że ich zdjęcie gdzieś jest wysyłane, no ale jak widzicie, wszystko się kręciło i hulało. Mąż się cieszy,
cieszył, bo nie musiał pracować. Naprawdę zarobki były tak duże, że Paul zrezygnował ze swojej własnej pracy. Natomiast w tym czasie zajmował się dziećmi, a Bonnie w świetle prawa pracowała, prowadząc swoją własną firmę wysyłkową, więc wszystko brzmi bardzo legitnie i bardzo odpowiedzialnie. Swoją drogą córka ją podziwiała, ponieważ dotarłam do jednego z wywiadów, gdzie Holly wypowiada się na temat swojej matki i mówi o niej w samych superlatywach, o tym, jak była zawsze kobietą sukcesu, bizneswoman i tak dalej, i tak dalej. No i chciałaby kiedyś być taka jak ona. Można wywnioskować, że kontakt miały ze sobą dosyć dobry, ponieważ ja tak się skupiłam na tym, że to Paul zajmował się dziećmi, a jeżeli chodzi o Bonnie jako matkę, to nic na jej temat w sumie nie powiedziałam, więc nadrabiam to teraz. Okazuje się, że pomimo faktu, że większą część swojego czasu spędzała na robieniu w kapucyna innych, to jednak znajdowała czas, aby nawiązać jakąś relację z tymi swoimi dziećmi, ponieważ córka wspomina o tym, że faktycznie jakaś relacja była nawiązana między nimi. Natomiast główną smykałkę w kwestiach wychowawczych faktycznie przejął ojciec, no ale wiecie, coś za coś. Mówię tutaj o tym biznesie, ale nie wiemy do końca, o jakich sumach jest mowa. Żeby wam to lepiej zobrazować, że to nie było tam naciąganie jednego pana z innej części kraju, no to Bonnie kupiła kilka domów, to nie jest kwestia jednego domu, tylko to jest kwestia kilku domów w Memphis oraz jeden dom blisko Los Angeles. Więc jak widzicie, chodzi tutaj o sumy dosyć wysokie. Można było żyć na naprawdę dobrym poziomie, więc spytacie, czego chcieć więcej? Ano sławy. Bonnie bardzo chciała być sławna. Cały czas miała z tyłu głowy nadzieję, że zostanie ona celebrytką, że osiągnie sukces, że będzie sławna i bogata. Właściwie teraz to już tylko sławna, no bo bogata już była. Jednak jak wiemy, kwestie zostania piosenkarką, aktorką czy modelką to za bardzo się nie sprawdziły. Więc jak jeszcze można stać się sławnym? Ano można na przykład stać się sławnym w momencie, kiedy poślubi się kogoś sławnego. Kiedy Bonnie zostałaby tak hipotetycznie żoną jakiegoś aktora albo piosenkarza, no to o niej też by wspominano i mówiono gdzieś w mediach. Tak więc, no cóż, mamy kolejny cel do osiągnięcia. Jednak pewnie widzicie, że jest pewien mały problem, taki szczególik, który trzeba było przeskoczyć, a mianowicie chodzi o to, że Bonnie już miała męża. Więc co? Więc trzeba się rozstać. I faktycznie nasza bohaterka rozstaje się z Polem w roku 1982, no i rozpoczyna nowy etap w swoim życiu. Dzieci zostały pod opieką ojca, a Bonnie wysyłała pieniądze i podarowała im jeden z domów. No i żeby to nie wyglądało w ten sposób, że ona spakowała walizy, mówi siema elo 320 i w ogóle kiedyś się zobaczymy. No to też nie do końca tak nie było, ponieważ dość często Bonnie swoje dzieci odwiedzała i jeżeli chodzi o relacje z byłym mężem, to była ona nawet poprawna. No cóż, nasza bohaterka przeprowadziła się do Memphis, no i miała marzenie, aby poślubić Jerry'ego Lee Lewisa. Czyli 21 lat starszego od niej pioniera rock and rollu, który akurat wtedy miał już piątą żonę, nie naraz, to była piąta z kolei żona, która po 77 dniach małżeństwa odejdzie z tego świata w dość dziwnych okolicznościach, no ale to nie o tym, może to będzie temat na inny podcast. Jak widzicie, cała sytuacja brzmi bardzo dziwnie, Bonnie zostawia swojego męża, wszystko co tam do tej pory miała, swoją rodzinę i przeprowadza się do Memphis, aby jakiegoś tam gościa poślubić, no... Brzmi to bardzo, bardzo dziwnie i tak grubymi nićmi szyte. Natomiast prawda jest taka, że Jerry i Bonnie mieli okazję się poznać. Ponieważ nasza bohaterka była natrętem numer jeden i latała po całym kraju na jego koncerty, okazało się, że razu pewnego mieli okazję się poznać, trochę ze sobą porozmawiać, a nawet spędzić razem trochę czasu. I tak naprawdę to wszystko stało się przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu nowego etapu w życiu, ponieważ Bonnie w swojej głowie już miała ustalony cały plan. A no okazało się, że jest ona w ciąży.
twierdziła, że ojcem tego dziecka jest nie kto inny, a sam Jerry, i też o tym rozpowiedziała wszystkim dookoła. Dodatkowo dodając parę szczegółów, o których Jerry sam nie wiedział, natomiast to, że planuje on zostawić swoją żonę dla niej, no i wkrótce wezmą ślub, będą razem wychowywali to dziecko i w ogóle bajlando. W roku 1993 na świat przyszła córka, która dostała imię i drugie imię. Uwaga, uwaga, trzymajcie się, Jerry Lee. Więc wiecie, mamy rzekomego ojca Jerry'ego Lee Lewisa, natomiast córka miała się nazywać Jerry Lee. Brzmi podobnie, co nie? Gdzieś to już słyszeliśmy. No ale Bonnie cały czas twierdziła, że oczywiście jest to dziecko Jerry'ego, więc kto by w ogóle mógł taką informację podważać? A no sam zainteresowany, sam pan tata, ponieważ twierdzi, że okej, spotkał się z Bonnie, porozmawiał z nią chwilę, ale z pewnością no, nie ma szans, żeby to było jego dziecko. Tak więc postanowił zrobić test DNA, które, jak się możecie domyślać, wykluczyły opcję właśnie taką, że to Jerry jest ojcem. Co się dzieje dalej? A to dalej robi się dosyć ciekawie, ponieważ córka Jerry trafia na wychowanie do Paula, czyli do byłego męża, a Bonnie powiedziała, że będzie w takim razie słała pieniądze na trójkę dzieci w zamian za to, że Paul się nimi zajmie. Więc no, plan był taki, że wychowa Jerry razem z Jerrym i w ogóle będzie szczęśliwie i fajnie. No, nie przewidziała tego, że mężczyzna może ogarnąć, że nie może być ojcem. No ale nic straconego, ponieważ nasza bohaterka miała w głowie jeszcze kilka planów do spełnienia. No ale po kolei. Biznes toczył się dalej i w końcu Bonnie została złapana. No, okazało się, że piąty, dziesiąty mężczyzna zgłosił jednak informację o tym, że pożyczył pieniądze, a te pieniądze nigdy nie wróciły i osoba, której te pieniądze pożyczył, nie istnieje. Mieli też niektórzy zdjęcia Bonnie, więc w końcu została ona namierzona i złapana. W roku 1995 chciała zapłacić fałszywymi czekami na kwotę 200 tysięcy dolarów. Za to dostała jedynie grzywnę w wysokości $1000 i prace społeczne w weekendy. To nie ostudziło jej zapału. 3 lata później, czyli w roku 1998, została zatrzymana za posiadanie fałszywego prawa jazdy oraz fałszywych kart ubezpieczenia na życie. Co wtedy? A no wtedy dostała zawiasy. W międzyczasie marzyła wciąż o sławie i zostaniu żoną celebryty. Wcale to wszystko nie osłabło, tam jakieś zawiasy, jakieś prace społeczne, ale to nieważne, trzeba być sławnym. Bonnie więc próbowała skontaktować się i chodzić za takimi osobistościami jak Dean Martin lub Frankie Valli z nadzieją, że któryś zwróci na nią uwagę i będzie mogła z nim wziąć ślub. Co prawda ci panowie mieli już swoje żony i w ogóle jakieś tam ułożone życie prywatne, ale Bonnie za bardzo na to uwagi nie zwracała. Jest jednak pewien bardzo, bardzo ważny szczegół, o którym jeszcze tutaj nie wspomniałam, ponieważ czekałam na odpowiedni moment, a mianowicie na odpowiednie lata historii. Lata, czyli dokładnie mamy teraz w naszym opowiadaniu rok 1998 i myślę, że to jest dobry moment na to, aby przedstawić Wam wszystkich mężów Bonnie. Na dobrą sprawę słyszeliście tutaj jedynie o panu, którego tam Bonnie zrobiła w kapucyna oraz o Polu, który zajmował się dziećmi. Jednak wcale to nie jest koniec listy małżeństw, której naszej bohaterce udało się zawrzeć. I już Wam podaję personalia jej mężów oraz lata, kiedy ten związek małżeński miał miejsce. A mianowicie, poza wcześniej wspomnianą dwójką, był jeszcze pan o imieniu i nazwisku Robert Moon, z którym Bonnie wzięła ślub w 1984 roku i małżeństwo trwało do roku 1987. Później był Demard Basley, w którym ślub został wzięty w 1988 i małżeństwo zakończono jeszcze w tym samym roku. Następnie Joseph Bookshire, który poślubił Bonnie, właściwie to razem się poślubili w roku 1992 i również w tym samym roku małżeństwo zostało zakończone. Następnie William Weber, który poślubił Bonnie w roku 1993 i w tym samym roku małżeństwo zostało zakończone. Później był Robert Tekfson, który zawarł związek małżeński z naszą bohaterką w roku 1994 roku i również w tym samym roku małżeństwo się zakończyło. Później był Glyn Wolfe, który zawarł związek małżeński
w roku 1995 i również w tym samym roku małżeństwo się zakończyło, a później był jeszcze John Ray, który zawarł związek małżeński w roku 1996, a małżeństwo zakończyło się w roku 1998. Co razem z wcześniej wspomnianą dwójką daje nam 9 związków małżeńskich i moi drodzy, to wcale nie jest koniec. Jak widzicie, tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5 z wymienionych małżeństw zostało zawartych w tym samym roku, w którym zostały one zakończone i są to małżeństwa określane jako anulowane, czyli wcale nie było tutaj rozwodu, związki zostały same z siebie anulowane, natomiast w przypadku dwóch wcześniej wspomnianych panów oraz Roberta Moona, którego związek z Bonnie trwał lat 3 i Johna Reya, którego związek trwał 2 lata. Te małżeństwa nie zostały anulowane, trzeba było normalnie tam papiery wysyłać, no i zakończać małżeństwo taką drogą tradycyjną. Natomiast w ramach ciekawostek dodam, że pan o imieniu i nazwisku Glyn Wulfie, który zawarł związek małżeński w roku 1995 i w 1995 również ten związek został anulowany, był to pastor z Kalifornii, który zasłynął z rekordu posiadanych żon jednocześnie, ponieważ praktykował on monogamię i dorobił się 31 żon łącznie. Nie w tym samym czasie, co prawda, poza tym miał też 40 dzieci i Bonnie była żoną numer 29, małżeństwo, jak wiemy, unieważniono. Jednak są pogłoski o tym, a właściwie to prawie że prawda, że Bonnie ten związek rozpoczęła jedynie dlatego, że o Glynie Wulfim zaczęło być głośno, ludzie się interesowali jego trybem życia, tymi żonami, był gdzieś on tam w mediach opisywany, no i Bonnie miała nadzieję, że tym sposobem uda jej się zyskać sławę. Tak też się nie stało. No ale po roku 1998, czyli zatrzymujemy się na mężu numer 9, Bonnie postanowiła przenieść się do Hollywood, no bo wiemy, tam będą większe szanse na znalezienie jakiegoś celebryty, którego może uda się poślubić. No i faktycznie udało jej się znaleźć takiego człowieka. Taki cel swój znalazła. Był to mężczyzna o imieniu i nazwisku Christian Brando, który ogólnie był aktorem, synem Marlona Brando i Anny Cashy, którzy również byli aktorami i zasłynęli w tym świecie Hollywood. W dużej mierze Christian zyskał rozgłos tak naprawdę wtedy, gdy trafił za kraty za przypadkowe użycie pistoletonu na chłopaku jego siostry. Brzmi to dosyć dziwnie, no to chyba sprawa jest na osobny podcast. Okazało się, że był to przypadek, a przynajmniej tak to zostało potraktowane. Odsiedział on parę lat. Może nie tak parę, no bo było to 10 lat, no ale siedział za kratami, kiedy Bonnie się z nim zainteresowała, postanowiła się z nim skontaktować, no i wiecie, fakt siedzenia za kratami ułatwił trochę sprawę, no bo nigdzie się on nie ruszał, nie trzeba było za nim jeździć, nie trzeba było pytać jakichś obcych ludzi, czy go widzieli, no tak naprawdę Bonnie rozpoczęła od tego, że zaczęła pisać do Christiana listy, wysyłała też swoje zdjęcia, no że za bardzo tam chłopak do roboty zbyt wiele nie miał, no to na te listy odpisywał. Znajomość szła w najlepsze. Z czasem nie tylko były to listy i zdjęcia, ale też Bonnie pojawiła się na wizycie, więc mieli okazję porozmawiać w cztery oczy. No, okazało się, że na żywo rozmawiają się całkiem dobrze i ogólnie wielkie love story i tym podobne. Christian wyszedł na wolność w roku 1996. Mamy tutaj taki trochę przeskok dwuletni, ale to był właśnie ten przeskok, aby Bonnie mogła zakończyć swoje małżeństwo, no i już oficjalnie móc spotykać się z Christianem. Wszystko szło dobrze, jednak za bardzo do małżeństwa to on przekonany nie był, w sensie no może tam kiedyś chciał, ale nie był do końca pewny, czy chce wziąć ten ślub z Bonnie. Ale spotykali się ze sobą, pojawiali się w różnych miejscach publicznych, może nawet jakieś tam zdjęcia przez paparazzi zostały zrobione, nie wiem, takich zdjęć nie znalazłam, ale bądźmy dobrej myśli. Zapewne wszystko potoczyłoby się w tym kierunku, że pewnie prędzej czy później wzięliby ślub. Jednak trochę plany się zmieniły i pokrzyżowały, ponieważ w roku 1999 rzekomo w klubie jazzowym, chociaż pogłoski głoszą, że na tylnym siedzeniu ciężarówki, Bonnie spotyka Roberta Blake'a,
lektora starszego od niej o 22 lata. No i moi drodzy, tak wyszło, że Bonnie zaszła w ciążę. Nie wiem, czy ktoś się tego spodziewał, ale wyszło jak wyszło. Nasza bohaterka była przekonana, że jest to jednak dziecko Christiana i dzięki temu tak naprawdę no, wezmą potem ślub. Christian też był ku temu skory, że skoro już tam zakładanie rodziny i dziecko się pojawi, no to faktycznie ślub będzie kolejnym etapem w ich życiu. Stąd też córka, która przyszła na świat w czerwcu, dostała imię i nazwisko Sharon Brando. Czyli imię dostała Sharon, natomiast nazwisko dostała po Christianie. Jednak, moi drodzy, nasza bohaterka miała cały czas gdzieś tam jakiś kontakt z Robertem Blake'iem i powiedziała mu kiedyś w sekrecie, w tajemnicy, że tak naprawdę nie jest do końca pewna tego, kto jest ojcem Sharon i być może tak naprawdę ojcem jest właśnie Robert Blake, więc sam zainteresowany zaczął nalegać na zrobienie testów DNA, które ku zdziwieniu wszystkich jednak potwierdziły to, że ojcem jest faktycznie Robert Blake. Trochę słaby moment, jak Christian się dowiedział o tym, że troszeczkę życie, w jakim żył, to jest iluzja. No ale trzeba było przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości i nastąpiła tak zwana zmiana banana. Nazwisko córki trzeba było zmienić, rzecz jasna. No ale nasza bohaterka postanowiła zmieniać nie tylko jej nazwisko, ale również i imię. Ona miała taki dziwny zwyczaj w ogóle dopasowywania chyba tych imion dzieci do ojców i nie wiem, jakoś tak no, troszkę dziwnie. Teraz zamiast wcześniejszego imienia i nazwiska, no to córka nazywała się Rose Lenore Sophia Blake. Tak trochę te personalia zostały rozbudowane, no ale być może zdaniem Bonnie właśnie tak powinno brzmieć imię, a właściwie to imiona córki Roberta Blake'a. Sam pan tata rzekomo ucieszył się z takiego rozwoju zdarzeń, no i zaproponował Bonnie małżeństwo. Nie znali się jakoś specjalnie, jednak Robert chciał być spoko gościem, chciał, aby był obecny w wychowaniu swojej córki, no i dał szansę samej Bonnie jako swojej żonie. Przed ślubem podpisali jakąś taką dziwną umowę o opiekę nad dzieckiem, ponieważ ona, ta opieka głosiła, że gdyby nastąpiło jednak do zakończenia małżeństwa, to oboje mają równe prawa do opieki nad córką. Dodatkowo umowa zakładała, że Bonnie ma się córką zajmować, w sensie jak są w trakcie małżeństwa. No i mała Rose nie może być w towarzystwie jakiejś tam osoby trzeciej bez nadzoru rodziców. Czyli nie może przyjść babcia, jej odwiedzić i zostać z nią sama, ponieważ tak zakłada umowa, że tak być nie może. Takie trochę dziwne, ale Bonnie to podpisała, tak naprawdę to był etap w jej życiu, gdzie podpisałaby wszystko, byleby tylko ten związek małżeński zawrzeć, no i w końcu stać się sławna, ponieważ byłaby od tej pory żoną celebryty. Faktycznie 19 listopada 2000 roku odbył się ślub pary, a tym samym marzenie naszej głównej bohaterki zostało spełnione. Bonnie wprowadziła się do posiadłości Roberta Blake'a i można było powiedzieć, że żyli długo i szczęśliwie, ale nie. Tak naprawdę Robert był cały czas podejrzliwy wobec swojej żony. No, wiedział, że ma ona skądś pieniądze z jakiegoś źródła. Już wam mówię z jakiego, a mianowicie nadal praktykowała swój biznes, czyli biznes wysyłkowy. Później też Robert Blake się o tym dowie, ale to też za momencik. Jeżeli chodzi w ogóle o ten fakt wprowadzenia się, to Bonnie nie wprowadziła się do samej posiadłości, ponieważ Robert Blake miał taką wielką wypasioną chawirę, ale miał też taki domek gościnny. I to był domek gościnny, no, jak sama nazwa mówi, dla gości, ale domek posiadał też kilka pokoi, sypialnię jakąś, posiadał też łazienkę, nawet własną osobną kuchnię, no i tak naprawdę Bonnie to tam zamieszkała. Więc tutaj mamy jakąś dziwną podpisaną umowę, tutaj mamy informację, że mieszkała ona osobno. Coraz mniej zaczyna to przypominać małżeństwo, w którym oboje małżonków chce być i tak naprawdę są ze sobą szczęśliwi. No ale przechodzimy do powodu, dla którego ten podcast w ogóle powstał. 4 maja 2001 roku. Tego dnia Bonnie i Robert wybrali się do włoskiej restauracji o nazwie Vitello w
Studio City, czyli w takiej dzielnicy Los Angeles. Po posiłku weszli do samochodu Roberta, czarnego Mitsubishi GTO z 1991 roku. Już mieli odjeżdżać i wracać do domu, kiedy to w pewnym momencie Robert zorientował się, że zostawił w restauracji swój pistoletem. Jakkolwiek dziwnie to brzmi, ale Robert miał w zwyczaju nosić go cały czas ze sobą. Było to nie byle jaka tam psikawka, tylko jakaś kwestia kolekcjonerska, jakiś taki model zabytkowy, no i zawsze nosił go przy sobie. Tak więc opuścił auto i wrócił do lokalu i w momencie, kiedy to zrobił, ktoś dwukrotnie strzelił do Bonnie siedzącej na miejscu pasażera. Takiego obrotu sprawy zupełnie nikt się nie spodziewał, no ale w momencie, kiedy Robert wrócił do auta, szybko wezwał pomoc i okazało się niestety, że naszej bohaterce pomóc już nie można. Tak wyglądały jej ostatnie chwile. Trzeba przyznać, że rzekomo nikt tego się nie spodziewał, ale cała akcja, cała sytuacja brzmi bardzo, ale to bardzo dziwnie. Oczywiście na samym początku wiemy, że mamy do czynienia z osobami trzecimi, jednak zostaje pytanie, kto, co, ja. Jak i dlaczego. Szybko przeszukano teren i w śmietniku znaleziono również stary, zabytkowy pistoletem, który akurat wtedy został użyty. Brakowało jednak jakichkolwiek innych dowodów, odciski palców, ślady butów, czy świadkowie, którzy coś dziwnego widzieli. Jednak detektywem Monkiem być nie trzeba, aby od razu wiedzieć, że Robert wydaje się być podejrzany. No bo to on wyszedł z samochodu, rzekomo coś tam zostawił w lokalu, opuszcza auto, a właśnie wtedy coś dzieje się Bonnie. Obsługa restauracji potwierdza, że wszedł on do lokalu i faktycznie coś w nim zostawił, jednak to wcale nie wyklucza tego, że równie dobrze Robert mógł kogoś wynająć. Skoro już mowa o wynajmowaniu, to okazało się też, że parę miesięcy wcześniej Robert wynajął prywatnego detektywa, który miał sprawdzić Bonnie. No i właśnie wtedy okazało się, że kobieta wciąż prowadziła swój biznes, dodatkowo też w tamtym momencie Robert dowiedział się o tym, że Bonnie miała jakieś wyroki na swoim koncie. No wszystko, co wyglądało ewidentnie nieciekawie. Ale skoro już mówimy o jakichś tam podejrzanych, to sprawdzono telefon Bonnie i znalazły się tam wiadomości od Roberta, gdzie państwo Blake, właściwie to nie państwo Blake, no ale gdzie małżeństwo miało jakąś sprzeczkę między sobą, rzekomo Robert twierdził, że Bonnie chodzi jedynie o sławę i o pieniądze, że tak naprawdę jej nie zależy na tym małżeństwie, że ona to wszystko zrobiła tylko po to, aby być sławna. Czy taka była prawda, no to już tak możemy sobie sami dopowiedzieć. Natomiast znaleziono również wiadomości od jej byłego, czyli Christiana Brando. I były to bardzo niemiłe wiadomości, które już tam może by do różnych instytucji podchodziły. No coś w rodzaju znajdę cię i pożałujesz tego, co się w ogóle wydarzyło. Tak więc jak widzimy, Christian Brando też wydaje się być troszkę podejrzanym, a troszkę nie, ponieważ miał alibi na ten dzień i jeżeli chodzi o jego obecność tak fizycznie w tamtej okolicy, no to nie mogła ona mieć miejsca. No ale wciąż pozostajemy w kręgu osób, które mają pieniądze i które z łatwością są w stanie kogoś wynająć, zapłacić odpowiednią sumę. Jak wiemy też sprzęt użyty był starym zabytkowym pistoletem, który też jakąś swoją wartość ma. Okazało się, że nie był on zarejestrowany na nikogo z podejrzanych i w ogóle nie był też zarejestrowany na nikogo. Rzekomo zarówno Christian, jak i Robert takiego sprzętu u siebie nie mieli. No ale skoro już mowa o czymś zabytkowym, o czymś starym, to swoją wartość ma i pewnie nie każdego jest na coś takiego stać. Co również poniekąd potwierdza, że tak naprawdę wciąż jesteśmy w tej samej ekipie osób podejrzanych. 18 kwietnia 2002 roku Blake zostaje zatrzymany. Rzekomo przeciwko niemu zeznają jego dawni znajomi z zawodu byli kaskaderzy Ronald Hambletor i jego współpracownik Gary McCarthy. Panowie twierdzą, że sam Robert oferował im pieniądze za to, że pozbędą się Bonnie. Oni rzecz jasna tej propozycji nie przyjęli, ale gdy tylko dowiedzieli się, co spotkało jego żonę, to postanowili o tym powiedzieć. I tak naprawdę Robert czekał na swój proces, a w międzyczasie trwały wszelakie i przeróżne machloje prawne. Robert spędził rok za kratami, czekając na proces, ponieważ nie mógł tam wpłacić żadnych kaucji. Jednak świadkowie się wycofali.
A tym samym brakowało jakichkolwiek dowodów, bo jak mówiłam, żadnego DNA nie znaleziono, żadnych innych świadków nie było. Pytanie, dlaczego ci świadkowie się wycofali, to też można znaleźć informację, że tak naprawdę zeznali oni zupełną nieprawdę i zostali namówieni przez prokuratora, aby coś takiego powiedzieli, a to była zupełnie nieprawda. Czy tak było, czy nie, no równie dobrze mogły tutaj w grę wejść jakieś pieniądze z prośbą o to, aby oni się wycofali, aby nie zeznawali, a skoro oni tego nie mogli zrobić, to nie było żadnych dowodów i nie było nikogo, kto by cokolwiek złego na temat Roberta powiedział. I właśnie tym sposobem, moi drodzy, 16 marca 2005 roku uznano go za niewinnego. Ławnicy, 12 ławników, 11 z nich uznało Roberta za niewinnego, natomiast tylko jeden stwierdził, że jest on winny. To jest bardzo ciekawe w tej całej sprawie i za moment powiem trochę więcej na ten temat, no ale w tym samym czasie, kiedy to oficjalnie uniewinniono Roberta, to trójka najstarszych dzieci Bonnie postanowiła wszcząć proces przeciwko Robertowi za tak zwaną niesłuszną śmierć. Chodzi tutaj o to, że jest to roszczenie przeciwko osobie, która ma być pociągnięta do odpowiedzialności. Coś w rodzaju zaniedbania, no ogólnie to chodzi o odszkodowanie. I faktycznie w tym przypadku Robert Blake został uznany winnym 18 listopada 2005 roku i miał w zamian zadośćuczynienia wypłacić 30 milionów. Tak też się nie stało, ponieważ rok później, w 2006, ogłosił on upadłość, no i wtedy też stwierdzono, żeby on zapłacił tylko 15 milionów. Rzekomo faktycznie te pieniądze zostały wypłacone, jednak już do końca życia Robert zmaga się z problemami finansowymi. I moi drodzy, mamy dwa wyroki, jeden głosi, że jest winny, drugi głosi, że jest niewinny. Mamy tutaj jakieś zadośćuczynienie, pytanie za co, czy tylko za to, że wyszedł on z samochodu i za to trzeba płacić 15 milionów, albo nawet i 30. Na dobrą sprawę do dnia dzisiejszego cała ta historia jest nierozwiązana. Nie wiemy, kto za tym stoi. Głównym podejrzanym, który rzekomo został uniewinniony, jest Robert Blake. Bardzo tutaj aspektów mówi nam o tym, że w całym procesie mogły wejść do gry duże sumy, że przecież nagle byli świadkowie, teraz ich już nie ma, co już samo w sobie jest winne. Dlaczego ci panowie powiedzieli na początku, że Robert oferował im jakieś pieniądze, później się z tego wycofali, albo zostali oni oficjalnie wycofani, bo to były naprawdę różne dziwne machloje. Prokuratorzy, którzy mieli brać udział w procesie, zostali potem odwołani i adwokaci zmieniani. Naprawdę dużo się działo. To też jest dziwne, no ale biorąc pod uwagę powagę tej sprawy oraz to, że mamy do czynienia z osobami dosyć znanymi, było zamieszanie wokół tego, wszyscy chcieli wiedzieć, co się dzieje i jak ta cała sprawa się potoczy, no to możemy to w jakiś sposób zrozumieć. Fakt, że nie znaleziono żadnych śladów DNA, odcisków, czegokolwiek lub jakichkolwiek innych świadków, może oznaczać, że mamy do czynienia z profesjonalistami, czyli z osobami, które już wcześniej coś takiego robiły i doskonale wiedzą, jak ukryć tak ważne ślady. Być może nawet stoi za tym jakaś osoba powiązana z organami ścigania, bo również ja osobiście takiej wersji bym nie wykluczała. Są również inne dwie teorie, jedna głosi, że być może tak naprawdę z osobą, która kogoś wynajęła, jest Christian Brando, który, jak wiemy, no, miało to być jego dziecko, później to nie było jego dziecko, wysyłał SMS-y Bonnie, więc prawdopodobnie mieli oni jakiś kontakt ze sobą, mniej lub bardziej miły. No ale wiedząc, jak tam jego życie się potoczyło i że został niestety tak niemiło wyrolowany, mógł chcieć sam wymierzyć sprawiedliwość. Inna teoria głosi, że tak naprawdę również chodzi tutaj o sprawiedliwość, ale być może osobą, która chciała pozbyć się Bonnie, była jakaś z osób, którą Bonnie oszukała. Czyli jakiś pan z gazet, któremu Bonnie opowiedziała swoją historię życia, mówiąc, że jest biedną studentką. Okazało się, że jest zupełnie inaczej. Być może ten pan wysłał jej dość sporą sumę pieniędzy. Może chciał je odzyskać, ale coś poszło nie tak i niestety pod wpływem emocji sytuacja tak się skończyła, a nie inaczej. Muszę przyznać, że cała ta historia jest bardzo, bardzo dziwna. Mamy człowieka, który jest jednocześnie winny i niewinny oraz mamy naszą bohaterkę, która też swoje za uszami co prawda miała. Ja w żadnym wypadku nie mówię, że to jest wyjaśnienie do czegokolwiek, ale raczej jest to argument ku temu, że mogły na jej drodze znaleźć się osoby,
które poczuły się w jakiś sposób poszkodowane. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o fakty związane z tą sprawą, o informacje, do których udało mi się dotrzeć. Jestem ciekawa tego, co Wy o tym myślicie. Może ktoś wcześniej słyszał o tej historii i zna jakieś dodatkowe informacje, których ja tutaj nie przedstawiłam, bo oczywiście do nich nie dotarłam. Tak więc w takiej sytuacji będę bardzo wdzięczna za podzielenie się nimi w komentarzu oraz jestem, tak jak już mówiłam, ciekawa Waszych przemyśleń, Waszych refleksji na temat tej sprawy, o które również proszę o podzielenie się w komentarzu. Jak zawsze zachęcam Was do dołączenia do naszej małej zabawy, czyli osoby, które dotarły do końca, a mianowicie do tego momentu, piszą w komentarzu sława, ponieważ to ona była motywem przewodnim całej naszej historii. Również jak zawsze zachęcam Was do dołączenia do grupy na Facebooku, link znajduje się w opisie, a jeżeli chcecie, to zapraszam też na Instagrama i do usłyszenia.